czy ciężko się nauczyć tego tańca? No ty to najpierw ty powiedz, no. Ciężko się nauczyć? Ile się uczysz? W sumie 4 miesiące. No, no i 5 mam. I umiesz już... Plus miesiąc, plus jesteś miesiąc w stanie nam zatańczyć? Roku. Tak, miesiąc przed roku, no. Jesteś w stanie nam zatańczyć? No, no to nie jest wcale tak trudno. Oczywiście. Ale ja jestem wybitnym tancerzem. No. Wymowne milczenie. Już? Możemy? Już? Tak? Tak? Tak. I want to believe. Naszym i Państwa gościem tanecznym krokiem wkroczyła do naszego studia, prawda? Tak. Martyna Wacławik, zawodniczka, trenerka Lindy Hop, fizykoterapeutka i założycielka szkoły tańca, tak? Tak, dokładnie tak. Bardzo znanej w Zawierciu. Jak tak. Się nazywa ta impreza cykliczna, która się niestety nie odbyła, w której zawsze byliśmy? Na swingowe rozpoczęcie lata. Ach, swingowe rozpoczęcie lata, jak to brzmi. Powiedz jeszcze raz. Swingowe rozpoczęcie lata. Powrócimy. Swingowe rozpoczęcie lata, popatrz. Pięknie brzmi. Fantastyczna impreza. Powiedz mi, bywaliśmy. Bywaliśmy, tak. Wspieraliśmy. Bardzo nam się dobrze, bardzo nam się podobało. Powiedz nam, czemu Lindy Hop? Czemu Lindy Hop? A czemu Lindy Hop, a klub się nazywa Let's Rock? No. Tak, to jest podchwytliwe, rzeczywiście. Dlaczego Lindy Hop? Jakby to nie był nasz cel i nasz plan, żeby to był dokładnie ten taniec. Ja chciałam tańczyć od zawsze. I właściwie od dziecka próbowałam. Zaczynałam gdzieś w podstawówce. Czekajcie, muszę to powiedzieć. Ja też chciałem od zawsze, od dziecka próbować. Do tej pory nie umiem. Nie trafiłem jeszcze wszystko przed tobą. Po prostu jeszcze wszystko przed tobą. Tak, no. Nie, ja miałam o tyle pecha, że po prostu grupy się rozpadały. Grupy się rozpadały, przychodziły dzieciaki, chodziły przez miesiąc, dwa. Grupa się rozpadała, po prostu nie było to opłacalne. No i tak. Ale tak rozpadały zeszły. Się jakie tanecze, takie Lindy Hop? Nie, to były inne po prostu. Tak, to były towarzyskie. Jak w podstawówce byłam, to wtedy było tylko taniec towarzyski. Mm-hmm. Raczej nic innego nie było. I do Zawiercia przyjeżdżały czasami pary właśnie gdzieś ze Śląska i tworzyły grupy, ale te grupy się po prostu co jakiś czas rozpadały. No i tak to zostawiłam, już jakby później zaczęła się szkoła średnia, studia, nie było na to czasu i jakby już myślałam, że taniec już jakby mnie nie czeka w przyszłości, bo jakby w moim mniemaniu to już było za późno. Ale jak, no to, bo, jak miałeś lat 18, to już było za późno, żeby co, robić tak, karierę zawodową, rozumiem, taką. Tak, no bo mnie się zawsze marzyło, żeby tańczyć turniejowo i tak suknia, piękne tak. Suknie, oczywiście. Mnie się zawsze bardzo podobały tańce standardowe, tak. Więc wtedy troszeczkę to inaczej wyglądało, te piękne suknie, pióra. No zawsze. Wiesz. No więc ojej, właśnie, tak. Ale to jakoś tak się to potoczyło, że nie było okazji. Na studiach mieliśmy jakieś tam zajęcia z tańców. A co studiowałaś? Fizjoterapię. Fizjoterapię. Więc, no to fizjoterapii uczą tańczyć? Tak, bo ja studiowałam na AWF-ie. I na AWF-ie mieliśmy tak samo zajęcia z pracy z pacjentem, jak i takie właśnie fizyczne. I to mi bardzo odpowiadało. Ale czekaj, czy taniec to nie jest taka też forma terapii? Aj, oczywiście. No. Jak najbardziej, jak no najbardziej. Czemu pracujesz z pacjentami? Tak, tylko teraz trochę innymi. Teraz trochę innymi, bardziej kursantami niż pacjentami. To źle brzmi, pacjentami. Czemu? No, ja też trochę jestem ci pacjentem, wiesz. No ale powiem ci pan, ale tobie akurat to się przyda. Tobie akurat tańcowanie. Nic mi nie dolega takiego, wiesz, specjalnie. Nieprawda, Paweł sobie bardzo dobrze radzi. Zostawiłam to już w sferze jakichś tam marzeń i odłożyłam gdzieś tam na półkę, ale później po studiach razem z jeszcze nie moim mężem właśnie Michałem jakby stwierdziliśmy, że oboje niby umiemy tańczyć, mamy poczucie rytmu i wszystko jest spoko, natomiast jak pójdziemy na jakieś wesele czy jakąś imprezę, no to tak właściwie nie wiadomo co tańczyć, tak? No, 2:1 normalnie, tak, no, wiesz, nóżka, no, cyk, no, nóżka, cyk, spoko, cyk, ale tak gdzieś, wiesz, zawsze gdzieś tam w kącie, niekoniecznie żeby na afiszu. I stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na kurs po prostu tańca, zobaczymy, tak się nauczymy jakichś kilku tańców, tak żeby cokolwiek na tym parkiecie ogarnąć. Żeby wyglądać dobrze jak para, nie? Bo to już miałaś 20 lat. Tak, to już mam po studiach, Mhm. No i tak to już sobie trwa. I wtedy, wtedy zdecydowaliście, że pójdziecie na Lindy Hop? Nie, poszliśmy na taniec towarzyski. Poszliśmy na grupę tańca towarzyskiego, gdzie przerabialiśmy sobie tam sukcesywnie wszystkie tańce towarzyskie.
Po czym no, jakby kurs się skończył i została pustka. No i tak no, w sumie pogadaliśmy z tym naszym trenerem, czy przypadkiem by nie chciał coś dalej organizować. No i w sumie miał znajomego, który uczył rock'n'rolla. No i nam oj, w sumie... tutaj zmierzamy tak, do i tu już powoli zbliżamy się tak, do sedna sprawy. Bliziutko. I tak zaczęła się nasza przygoda z rock'n'rollem. Przez kilka lat tańczyliśmy rock'n'rolla i tutaj już się tak zagłębiliśmy w to, no, bardzo mocno. To już były takie treningi po kilka razy w tygodniu. Więc no, już później przeszło to w jakieś tam uczestnictwo w zawodach i no... Troszeczkę jeździliśmy, ale już jako rock'n'rollowcy, tak? Tak, jako rock'n'rollowcy, tak. Już taniec towarzyski zostawiliśmy i zaczęliśmy tańczyć rock'n'rolla. I przez kilka lat tańczyliśmy rock'n'rolla, około 5 lat. Natomiast no, znowu doszliśmy do ściany, bo no, jakby tych zawodów stało się coraz więcej i tak stwierdziliśmy, że chyba już za dużo. Ale powiedz mi, poczekaj, bo, przepraszam, za chwileczkę, bo ja bym chciał ten wątek, który tutaj nas się przewija, czy uważasz, Martynko, że to, co teraz wykonujesz, czyli jesteś trenerem, prowadzisz szkołę tańca z mężem, czy to jest spełnienie marzeń zawodowych? Czy jako mała dziewczynka marzyłaś o tym, żeby tańczyć zawodowo, podkreślam, tak, czyli dla pieniędzy i łączyć to z pasją? Nigdy o tym tak nie myślałam. Chciałam tańczyć, po prostu chciałam tańczyć. A te zawody to dla pieniędzy, dla ambicji, dla rozrywki? Wiesz co, no bo... to było w sumie to tak jakoś naturalnie przeszło. Po prostu zaczęliśmy tańczyć, fajnie to nam wychodziło i trener nam zaproponował, czy nie chcielibyśmy wziąć udziału w zawodach. No i tak jakoś się to zaczęło, że tych zawodów było w tamtym okresie dosyć sporo. Ale można tam coś zarobić na tych zawodach, czy tak dla przyjemności? Można zarobić składkę. Stracić, żeby startować, to musisz pisowe zapłacić. Tak? Można zarobić chwałę, tak? I sławę, medal. I wiesz. Okay. Nie. To są takie całkowicie, to nie są nawet profesjonalne jakieś takie super zawody, to są bardziej takie towarzyskie, gdzie spotykaliśmy się z ludźmi, którzy robią to samo, co my. Całe to środowisko rock'n'rollowe jest bardzo przyjazne i z tymi ludźmi mamy kontakt do dnia dzisiejszego, także bardzo dobrze wspominamy ten okres czasu, ale później gdzieś już jakby... Stanęłaś przed ścianą. Tak, stanęliśmy pod ścianą, bo mogliśmy tylko... Mogliśmy tylko jakby... Pragnienie rozwoju napotyka ścianę, tak? Potrzebny jest krok dalej. Jakby doszliśmy do momentu, w którym jakby cały czas tylko zawody, trening. I no i stwierdziliśmy, że to chyba tak na dłuższą metę po prostu no nie będzie nam sprawiało takiej przyjemności. Pomyślałeś, żeby wziąć Michała za męża, żeby trochę było domu? Już byliśmy po ślubie, także klamka zapadła. Jakoś tak gdzieś tam w połowie naszej przygody. Ale tak. Michał, pozdrawiamy serdecznie oczywiście. Pozdrawiamy i to słowo, ten zwrot, który mi się bardzo podoba, Michałku, klamka zapadła. Sorry. Stracony. Wszystkie dziewczyny, które tam lajkują Michała, no. Klamka zapadła. Pozdrawiam. Klamka zapadła. Zmierzcie się ze mną, proszę. Klamka zapadła. Nie, po prostu stwierdziliśmy, że chcieliśmy coś zmienić. Chcielibyśmy zrobić coś, co będzie miało jakby przełożenie na taniec taki w parze gdzieś właśnie na jakichś imprezach. Bo rock and roll jest bardzo żywiołowy, ale nie pasuje do każdej muzyki. I jak poszliśmy gdzieś na jakąś imprezę, czy to wesele, czy jakiś bar karnawałowy, czy też Sylwestra, nagle się okazuje, że tego rock and rolla puszczą 5 kawałków i koniec. No i leci Electric Light Orchestra, tak? I królowie swinga i wszystko. Ludzie skaczą. I znowu jesteśmy w tym samym punkcie. A później biały miś, co tutaj zrobić? Nie, kropeczki. No majtecze kropeczki można zatańczyć do tego. Ale nie, no po prostu jakby stwierdziliśmy, że znowu jesteśmy w tym samym punkcie, tak? Znowu umiemy coś tańczyć, ale nie do wszystkiego da się to wykorzystać. I tak właśnie nasz znajomy, który już jakby też przechodził powolutku na Lindy Hop, trochę tak zaczął nam o tym opowiadać. I okazało się, że po prostu Lindy Hop to jest jakby starszy dziadek rock'n'rolla i tak naprawdę od niego wszystko się zaczęło.
No i zaczęliśmy szperać, zaczęliśmy szukać, kojarzy z takimi pięknymi latami międzywojennymi, tak? I... To są lata 20. To chyba pierwszy to taki taniec, taki można powiedzieć nowoczesny, tak? Bo ten jazz, przy którym tańczymy, to jest taka pierwsza muzyka rozrywkowa, tak, która dokładnie powstała po tej muzyce klasycznej. Mhm, tak. Najtańsza, najstarsza muzyka i najstarszy taniec, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, nie? Myślę, że tak. Nie chcę tu przekłamać, bo aż takiej wiedzy nie mam o innych tańcach, bo pasjonuję się lindy hopem i w tym najwięcej siedzę. Ale tak, jeden ze starszych tańców i z niego powstało wiele takich tańców, które mamy dzisiaj, jak boogie woogie, rock and roll, west coast swing, wiele współczesnych tańców właśnie czerpie z rock and rolla. Nie z rock and rolla, tylko właśnie z lindy hopa. Także no, jakby dogrzebaliśmy się do tych korzeni i okazało się, że one są jeszcze bogatsze niż rock and roll. Tam jest dużo więcej rytmik, dużo więcej możliwości i dlatego... Ale czekaj, ty twierdzisz, że disco polo jesteś w stanie, do muzyki disco polo jesteś w stanie zatańczyć z Michałem Lindy Hop i to wejdzie, tak. To będzie, tak? Tak. Znaczy no wiesz... Muszę to kiedyś sprawdzić. Jakby wiesz, no... Raczej staramy się tańczyć do takiego charakteru muzyki, jakim jest ten taniec, tak? Także jakby no, nie robimy tego na co dzień, ale jest to możliwe, także... No muzyka wysoce energetyzująca i bardzo, bardzo przyjemna w odbiorze. Tak, ona jest natomiast bardzo... sam taniec wydaje się bardzo trudny. Nie, wiesz co, on... Jak dla kogo? No dla ciebie, Pawełku, na pewno jest po prostu, jesteś urodzonym lindy hopowcem. Pancerzy. Ale powiedz mi, bo jeszcze tak, lindy hop, a mnie się kojarzy hip hop. Tak, hula hop. Tak. Coś jeszcze? Hula hop kupiłem, przymierzyłem, nie weszło. Tak. To jest zawsze najpiękniejsze, jak chcemy, no bo wiadomo, że ten taniec, i to jest kolejna piękna rzecz, która się wiąże z tym tańcem, że jest ta sfera socjalna, czyli są potańcówki, są jakieś imprezy, które są skupione tylko i wyłącznie na tym tańcu, niekoniecznie na zawodach. I to jest właśnie ta odskocznia, której potrzebowaliśmy, czyli że jedziemy na imprezę, gdzie są warsztaty w ciągu dnia, a wieczorem jest po prostu potańcówka. Owszem, tam w ciągu tej potańcówki często są jakieś konkursy, ale one trwają tylko wycinek całej tej imprezy, cała reszta to są wspaniałe koncerty. To jest stara muzyka, tak? Tak. Lat właśnie międzywojennych. Wiadomo, za międzywojniem idzie nie tylko muzyka, ale i ubiór. Dobrze. Jakiś taki, powiedzmy, cały ten anturaż, taki powiedzmy przedwojenny. Czy wy na co dzień też w takich klimatach, jakichś takich starych, przedwojennych się trzymacie? Czy to tylko, powiedzmy, ten element tylko taki związany z tańcem? Czy powiedzmy, przechodzi to na całe życie? Powiem tak, że muzyka nam towarzyszy i często słuchamy jej i uwielbiamy tą muzykę. Jeżeli chodzi o cały styl, ja uwielbiam styl vintage i bardzo mi się podoba. Nie mówię, że na co dzień tak się za każdym razem ubieram, bo skłamałabym, ale uwielbiam nie, no, styl, ale, styl sama, vintage. Sama moda jest tak, przecudna. Tak, jest przepiękna. Wiecie, najpiękniejsze jest właśnie wejście na imprezę taką, tak, dużą imprezę, gdzie są wszyscy, może nie przebrani, bo elegancko ubrani, tak. Elegancko, stylowo. To jest, no naprawdę, masz takie poczucie, jak wchodzisz jakby w inny świat. Otwierają się drzwi i po prostu no, zachwycasz się samym tym widokiem, no, tych ludzi. To jak się słucha tej muzyki, to w ogóle człowiek tęskni za tymi czasami tego kabaretu, tak? Tej pięknej, scenicznej oprawy, gdzie te kobiety są przepięknie ubrane, mają odsłonięte nogi, ale skromnie, tak? Sukienki czy spódnice są wszystko do kolana, jest smaczne, tak? Subtelne. Udało wam się w Zawierciu, w zasadzie jako, nie wiem, nielicznych na Śląsku i w kraju, stworzyć klub i całe środowisko, grupę ludzi, która tańczy, która jest zainteresowana tańcami lindy hop, tym klimatem. Regularnie się spotykacie. Tak. Czy my spotykamy? Nie bądź taki skromny, już powiedzieliśmy, daj spokój. I ja uważam, że to jest ogromny sukces. Owszem, jest, jak najbardziej. Jest to ogromny sukces. Nie jest prawdą, że tych środowisk jest niewiele. Jest ich bardzo dużo. W Polsce, tak naprawdę we wszystkich większych miastach jest co najmniej jedna szkoła. Lindy Hop? Aha, w Warszawie są nawet co najmniej cztery, jak nie więcej. W
Krakowie są trzy szkoły, takie główne, bo jeszcze jest kilka takich, mniej, no nie, cztery na pewno są, może i nawet więcej. Się tak, tak, także w Poznaniu, w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu, no naprawdę w wielu, wielu, wielu miastach Polski te szkoły są. W Bydgoszczy, w Rzeszowie, no kiedyś jeszcze w Katowicach też oczywiście, kiedyś też było jeszcze w Tarnowie. Ale także miasta kilkuset tysięczne, a u nas z naszej małej mieścinie 50-tysięcznej coś takiego wyjątkowego. I to jest tak? Właśnie ten sukces. To jest właśnie ten sukces. Bo to jest chyba najdłużej, szkoła z najdłuższą tradycją, jeśli chodzi. Nie, 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 nie. Zdecydowanie Warszawa, Ale ma ja dłuższą. Mówię w Zawierciu. A, jeżeli chodzi o Zawiercie, w zasadzie klubu tanecznego innego nie ma takiego... Są szkoły tańca, nie wiem czy kluby, nie śledzę też tego, prawdę mówiąc, a nie chciałabym nikogo obrazić, więc tak, robimy to już od 2014 roku, jeżeli chodzi o Lindy Hop. Zaczęło się po prostu tak, że doszliśmy do wniosku, że jeżeli nie zaczniemy uczyć, to prawdopodobnie w którymś momencie zabraknie nam może już trochę motywacji, może siły. Widzieliśmy... Może zasobów finansowych? No bo nie. No pracujesz oprócz... Słuchaj, oprócz na taniec zawsze znajdziemy pieniądze. Można z wielu rzeczy zrezygnować. Można nie jeść, prawda, ale tańczyć trzeba. Piękne słowa. Są priorytety. Piękne słowa dla wszystkich młodych ludzi spełniających swoje marzenie zadowolone. Można nie jeść, ale na pasję zawsze musi się znaleźć. Przepraszam, ale znaleźć dla mnie pasja w życiu to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Dlatego, że jeżeli masz pasję, to masz jakieś cele, masz jakąś odskocznię, masz coś, co cię cieszy, tak? Coś, co daje ci pęd do życia w momencie, kiedy wstajesz i nie wiem, w pracy wiesz, że będzie kiepsko, bo są jakieś problemy do rozwiązania, tak? To jest taka odskocznia i wiesz, że po możesz sobie włączyć tą muzykę i się odstresować, po prostu potańczyć sobie w domu, nawet samemu. I dzięki temu nawet ci samemu chłopie. Lindy Hop się do... No, tak, ty pewnie znaczy, tak. Authentic jazz solo, tak? Także tak. Słuchaj, tańczenie jakby dla siebie, a uczenie innych to są dwie zupełnie inne rzeczy, tak? Bo tutaj trzeba się zmagać, tak jak mówisz, z tymi pacjentami. Czy nie pacjentami, to no, przepraszam, nie wkładaj mi w usta swoje. Jest. Ja mówiłem o tobie, że problematycznymi kursantami. No, no to którzy czasami są krnąbrni, ciekawscy, niemili albo. Brudni. Na jakich ty zajęciach byłeś? Zbyt dociekliwi. Dociekliwość, ciekawość, pytania to jest coś, co nas napędza. Także dlaczego uważasz, że to jest coś złego? Nie, chodzi o to, że trzeba mieć dużo cierpliwości do kursantów, tak? Wiesz co? I to jest zupełnie inna, moim zdaniem, jakby zajęcie, tak? Inna sfera pracy z tańcem tak, dla siebie, absolutnie. A uczenie innych. Absolutnie. Tak? Natomiast to ma ogromne zalety. Dlatego, że przechodząc właśnie z rock'n'rolla na Lindy Hop, wiedzieliśmy w pewnym momencie, że będziemy mieli ogrom pracy do zrobienia, żeby zmienić swój taniec, bo pomimo, że to są pokrewne tańce, to okazało się, że mamy ogrom rzeczy do zmiany i do poprawienia, do przerobienia sobie w głowie. I doszliśmy do wniosku, że jeżeli będziemy uczyć, będziemy mieli swoich ludzi, swoją grupę, to i tak będziemy cały czas czuć oddech na plecach, więc trzeba będzie się cały czas rozwijać, tak? Jak już się powiedział A, to trzeba powiedzieć B. W związku z czym trwa to dalej, więc no, gdzieś tam cały czas jakby wiesz, jeżeli masz kogoś za sobą, kto patrzy na ciebie, to wiesz, że musisz być coraz lepszy i masz tą motywację większą do uczenia. Natomiast prowadzenie zajęć ma tą ogromną zaletę, że wzmacnia bardzo mocno świadomość twojego ciała. Bo żeby coś pokazać, to po pierwsze musisz to pokazać bardzo dobrze, po drugie musisz wiedzieć, co nam się dzieje. Żeby wiedzieć, co się dzieje, musisz ten krok czy ten ruch przejść powolutku, krok po kroku, tak żeby sobie to uzmysłowić, co się w twoim ciele dzieje, żeby wytłumaczyć komuś. Więc wzrasta świadomość twojego ciała, także to ogromnie pomaga. A jakbyś chciała zachęcić kogoś, kto nas słucha, ogląda, do tego, żeby zaczął tańczyć Lindy Hop razem z nami? Dlaczego warto tańczyć Lindy Hop? Dlaczego warto tańczyć Lindy Hop? Dlatego, że po pierwsze jest muzyka. To... Tak, jest to wspaniała muzyka. Można odnaleźć... Wiesz co... Bo to jest jednak jazz tradycyjny.
Każda muzyka, jest taka, do której się tańczy. To nie jest disco polo, tak jak mówimy, majteczki, tropeczki. Ale nie, no, ale ja nie wiem, jest bardzo rytmiczny. No, wiesz co, wszystko zależy, jaką muzykę wybierzesz. Są kawałki, które są bardzo rytmiczne, są takie, które są trudniejsze. Wiadomo, że jeżeli zaczynamy zajęcia z nową grupą, wybieramy utwory, które są łatwe, takie, które będzie łatwo słyszalna muzyka, tak? I rytm. Więc to wszystko można stopniować. Najpiękniejsze w tym tańcu jest to, że on jest uniwersalny. Tańczy się go do muzyki właśnie swingowej z lat 20. Natomiast można jak najbardziej sobie w tym tańcu poradzić też na parkiecie, na takiej zwykłej imprezie, czy to właśnie sylwestrowej, karnawałowej, czy też weselu, co sami robimy, tak? Bo na tą chwilę tańczymy tylko Lindy Hop, więc jak jest jakakolwiek impreza, to i tak tańczymy Lindy Hop, więc da się, naprawdę da się. I to jest chyba najfajniejsze, uniwersalność tego tańca. Jest tak dużo możliwości, jest tak duże bogactwo figur i kroków, że można dostosować do każdej muzyki. To jest zdecydowanie najfajniejsze. Poza tym, no, tak jak mówię, otwarcie drzwi do takiej właśnie potańcówki czy imprezy swingowej to naprawdę jest coś, co zachwyca naprawdę wszystkich. Czyli mamy muzykę? Zdecydowanie. Zachwycająca energia płynąca, tak? Tak, tak, tak. A dla mnie najważniejsze to jest ludzie. Ludzie. No. I to jest ten aspekt. Atmosfera, tak. bo powiem tak, że gdyby nie ludzie, to ten taniec, nie wiem, super, świetnie się tańczy, tak. Ale trzeba go tańczyć z kimś, bo jest to taniec towarzyski, nie tańczy się go samodzielnie. Oczywiście, Lindy Hop jest tańcem towarzyskim. Tańczy się go w parach i to jest tak. Najważniejsze, żeby sobie móc potańczyć regularnie, tak? No bo to nie jest, tak jakbyśmy rozmawiali, można się nauczyć tańczyć samba albo jakiś inny dziwny taniec, którym można zatańczyć, no gdzie tą sambę zatańczyć, prawda? No, na weselu myślę, nie zatańczysz, no w karnawale nikt ci nie puści sambę. Raczej nie, myślę, że po prostu na też takich tematycznych imprezach, bo myślę, że też tego typu trzeba jeździć do Katowic, żeby zatańczyć sambę z ludźmi na przykład. Nie pytanie o to. Albo do Warszawy, albo... Myślę, że tak. Zachęcamy, albo do Brazylii. Do tego, do... Let's rock na ten, próbować tańczyć Lindy Hop. Tak, znaczy fajnie, że o tym mówisz, bo ten aspekt socjalny to jest coś, uważam, bardzo wyjątkowego w tym tańcu, ze względu na to, że w tym okresie teraz wiadomo jak jest, ale tak w normalnym czasie mamy cyklicznie potańcówki i to jest raz w miesiącu, więc no umówmy się, no rzadko kiedy mamy taką okazję, żeby raz w miesiącu gdzieś potańczyć, no wesel no jest tam sporadycznie, się zdarzy, tak, w jednym roku będziemy mieli trzy, a w drugim w ogóle, tak, a tutaj mamy te cykliczne potańcówki, więc na tych potańcówkach po pierwsze można się spotkać z tymi ludźmi, pogadać, można z nimi potańczyć, uniwersalność tego tańca jest też o tyle fajna, że jak już nauczy się tych podstawowych rytmik właściwie, kilku podstawowych przejść, to czy pojedziemy do Warszawy, czy pojedziemy do Tokio, czy pojedziemy do Stanów, to ze wszystkimi będziemy mogli sobie zatańczyć. Ten taniec jest na tyle uniwersalny, że owszem, każdy uczy go w troszkę inny sposób, ale wszystkie te sposoby uczenia i tak spotykają się w jednym punkcie. Więc to jest też super właśnie, że nie tylko we własnym środowisku, ale też w innych miastach można to później kontynuować i jakby wchodzimy i wiemy, co mamy robić absolutnie. Naszym i Państwa gościem był wybitny tancerz Paweł Abucki, jego wybitna instruktorka Martyna Wacławik i zupełnie niewybitny, absolutnie nie umiejący tańczyć Krzysztof Peroń. Martynko, wielka to dla nas przyjemność. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Polecamy serdecznie wszystkim tańcowania, ale przede wszystkim, moi drodzy, polecamy spełnianie marzeń. Spełnianie marzeń, bo tu macie namacalny, przepiękny dowód na to, że spełniając marzenia można kontynuować swoje pasje, hobby przez całe życie. Troszeczkę na tym zarobić, ale przede wszystkim być człowiekiem szczęśliwym. O tak. Wierzę, że wszystko, co zostało powiedziane, jest prawdą. Życzę Wam, Tobie i Michałowi, szczerze, ogromnych sukcesów, międzynarodowych estrad i ładnej pogody. Nie wiadomo, że pandemia się nie skończy. Także. Nie, aby się skończyła i można było znowu tańczyć na fontannie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Jak chodzisz na lekcję, to wiesz, co masz robić? Czy to... No nie wiem, rozgrzewkę robię. Zazwyczaj się spóźniam, więc jej nie robię. Nie, to się wytnie. Nie możemy tworzyć twojego wizerunku spóźniarskiego. Przecież to jest nieprawda. To mnie bardzo rzadko zdarza. Bardzo punktualny. Bardzo punktualny.